Korzystając z możliwości aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w 2016 roku złożyła projekt pod tytułem Zwiększenie stopnia cyfryzacji Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej. W ramach projektu zakupione zostały do każdej jednostki Państwowej Straży Pożarnej Województwa Lubelskiego urządzenia sieciowe zapewniające kompleksową ochronę danych lokalnych. Zostało uproszczone również zarządzanie urządzeniami poprzez wdrożenie platform centralnego zarządzania i raportowania. Na bazie zakupionych serwerów zostały wdrożone usługi domenowe Active Directory oraz rozpoczęto proces przenoszenia istniejących usług z maszyn fizycznych do środowiska wirtualnego. W ramach projektu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej została również wdrożona platforma do prowadzenia szkoleń w formie e-learningu. Platforma pozwala m.in. śledzić postępy w nauczaniu oraz daje możliwość kontaktu wzajemnego pomiędzy słuchaczami oraz osobami prowadzącymi poszczególne tematy. System wideokonferencji znajduje zastosowanie do organizacji narad służbowych z udziałem komendantów powiatowych i miejskich oraz poszczególnych pionów służbowych. We wszystkich komendach Państwowej Straży Pożarnej zostały wdrożone serwisy internetowe zapewniające dostępność dla osób niepełnosprawnych, zgodne ze standardem WCAG 2.0. Za ich pomocą istnieje również możliwość zadania pytania kierującym pracą poszczególnych komórek. Podsumowaniem projektu było wykonanie audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Audyt ten pozwolił zweryfikować stan bezpieczeństwa sieci i urządzeń w niej pracujących.